Dziękuję. Szanowni Państwo, przyszedł ten dzień, na który czekaliśmy. Dzień odsłonięcia pomnika ofiar. Tu, tuż obok, stanie prawdopodobnie w listopadzie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Zapytajmy, jaki jest sens tych wydarzeń. Jaki jest sens tego pomnika, który jest o kilkadziesiąt metrów stąd. Pomnika pamięci, pomnika godności, pomnika wierności. Spójrzmy Państwo na napis na tym pomniku. Tam jest 96 nazwisk. Bez żadnych tytułów, bez funkcji. Po prostu 96 osób. 96 osób Polek i Polaków, choć nie wszyscy byli polskiej narodowości, to wszyscy byli polskimi obywatelami. Osób, które wspólnie wybrały się do Katynia właśnie po to, by podtrzymać pamięć. I już to jest wystarczającym powodem, żeby ten pomnik tutaj stanął. Gdyby to była wycieczka z jakiegoś miasta, miasteczka czy wsi i byli to ludzie, którzy nie pełnią żadnych wysokich funkcji, nie są szeroko znani, to i tak ten pomnik tutaj powinien stanąć. Tak, proszę Państwa, powinien stanąć, bo jest wyrazem pamięci o ludziach, którzy chcieli uczynić coś ważnego nie tylko w wymiarze osobistym, ale także w wymiarze narodowym, w wymiarze odnoszącym się do naszej historii, naszej pamięci właśnie, tej trudnej pamięci, pamięci o Katyniu, ale pamięci tak ważnej. I powtarzam, nawet gdyby to były osoby zupełnie nieznane, to sam fakt, że chcieli, jest wystarczający. To mówię do tych. Ale tak się złożyło, że wśród tych osób był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jego małżonka, ostatni prezydent na uchodźstwie i wiele osób, które pełniły różnego rodzaju wysokie funkcje w życiu społecznym, w życiu religijnym, w wojsku. Była to więc śmierć znacznej części polskiej elity. I chociaż śmierć zwykłych Polaków byłaby równie ważna, to trzeba pamiętać, że to buduje szczególny związek z tym, co wydarzyło się w 40 roku w Katyniu. Tam też mordowano polską elitę. I dlatego trzeba o tym pamiętać. I dlaczego nie wolno tego z naszej pamięci wypierać. I dlatego musimy tu mówić nie tylko o pamięci, ale także o godności. Bo naród, który ma poczucie godności, państwo, które chce być traktowane jako państwo poważne, musi tego rodzaju sytuacje, tego rodzaju tragiczne wydarzenia brać pod uwagę, uwzględniać i upamiętniać właśnie. Nie może się bać, nie może się bać. Jeszcze raz to podkreślam. I to jest właśnie szczególnie istotne. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Te słowa Jana Pawła II, świętego, wielkiego Polaka, największego Polaka, musimy ciągle pamiętać. I ten pomnik jest właśnie wyrazem odrzucenia lęku. Odrzucenia lęku i przywrócenia godności. Godności państwa, godności narodu. I dlatego jest taki potrzebny.
ale jest to także pomnik, choć w pośredni sposób, pomnik wierności. Pośrednio to jest także upamiętnienie tych wszystkich, którzy przez te lata walczyli o to, by powstał. Byli wierni. Wy byliście wierni. I dlatego ten pomnik jest. I to także jest pomnik odwagi. Odwagi jednego człowieka, który zdecydował się go zaprojektować. Jerzego Kaliny, wybitnego artysty. Bo przecież, kiedy rozpisano konkurs na te dwa pomniki, to okazało się, że niewielu ludzi o właściwych kwalifikacjach było gotowych wziąć w nim udział. Tak to wyglądało. Trzeba było się narazić. Trzeba było mieć tą odwagę, by odeprzeć ataki różnych środowisk. Zgodzić się nawet na ostracyzm. I Jerzy Kalina tą odwagę miał i zbudował to piękne dzieło, bo to wielki artysta. Powtarzam, tu opodal stanie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Możecie Państwo zapytać, dlaczego? Dlaczego tu, w tym, jak to powiedział pan Kasprzyk, pan minister, w świętym miejscu w Warszawie ma stanąć pomnik akurat tego prezydenta? Czy dlatego, że zginął? Że zginął w Smoleńsku? Nie, szanowni państwo. Dlatego, że przez całe swoje życie, w którym ogromną część obejmowała aktywność w sferze publicznej, był w tym nurcie, tworzył ten nurt, który miał największe znaczenie, który budował najpierw drogę do wyzwolenia ojczyzny, a następnie, gdy ta wyzwolona okazała się nie taka, jaką chcieliśmy, do tego by się zmieniła. Począwszy od wolnych związków zawodowych, które były przed 80 rokiem zaczynem Solidarności, poprzez Solidarność, który pełnił różne funkcje, aż do funkcji pierwszego zastępcy przewodniczącego, awansując głównie w podziemiu, w działalności podziemnej. Poprzez działalność publiczną już po 89 roku budował ten nurt polskiego życia, który już trzykrotnie podejmował próby wielkiej zmiany, wielkiej, dobrej zmiany. Najpierw był to rząd Jana Olszewskiego. Ten rząd nie powstałby bez porozumienia centrum, a porozumienie centrum nie powstałoby bez Lecha Kaczyńskiego, bez jego pozycji w Solidarności, bez jego wsparcia. Drugą próbę podjęliśmy w latach 2005-2007. Bez Lecha Kaczyńskiego jako prezesa NIK, ale przede wszystkim jako ministra sprawiedliwości. Bez zwycięstwa w wyborach tu w Warszawie, bez tego wszystkiego, co uczynił jako prokurator generalny, jako prezydent Warszawy. Nie byłoby zwycięstwa w wyborach prezydenckich, także jego zwycięstwa. On potrafił zwyciężać. I wreszcie nie było później zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Ograniczonego, ale jednak pozwalającego na podjęcie tej może krótkotrwałej, ale jednak wnoszącej wiele nowego próby. I wreszcie nawet wtedy, kiedy zginął, kiedy nie było go już wśród nas, był bardzo ważnym elementem, tak to można określić, choć może to określenie niewłaściwe, tego wszystkiego, co czyniliśmy. Był człowiekiem, którego pamięć budowała naszą jedność, budowała siłę Prawa i Sprawiedliwości, budowała wielką koalicję polskiej prawicy, polskich sił patriotycznych i wprowadziła w końcu do zwycięstwa. Nikt nie odegrał. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tak wielkiej roli dla tego wszystkiego, co w naszych dziejach tego okresu było dobre, sprawiedliwe, tak wielkiej roli jak on. I dlatego ten pomnik tutaj stanie. I dlatego to będzie nasze kolejne zwycięstwo.
Jeszcze na koniec. Ani ten pomnik, który tam stoi już i który jest poświęcony wszystkim, którzy zginęli tego pamiętnego dnia 10 kwietnia 2010 roku. I ten tutaj, który jest poświęcony jednemu człowiekowi, który był politykiem, prezydentem, ministrem, pełnił wiele różnych funkcji, nie jest przeciwko nikomu. My chcemy jedności Polaków. My chcemy jedności Polaków. Ale jedności wokół dobra, a nie wokół zła. My chcemy silnej Polski, Polski sprawiedliwej, Polski, z którą będą się liczyć. My chcemy Polski godnej i my chcemy godnych Polaków. I temu też te wszystkie wysiłki, które prowadziliśmy przez lata, miały służyć i służą. Dziękuję Państwu.